Dzisiaj porozmawiamy o kryzysie energetycznym, który jest nie tylko zagrożeniem, ale także szansą. A moim gościem jest dr Dawid Piekarz, Orlen Synthos Green Energy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Polska podpisała niedawno dwie umowy na budowy elektrowni jądrowych. Jedną z Amerykanami, z firmą Westinghouse, drugą z Koreą Południową. Czy to według pana początek transformacji energetycznej naszego kraju? Powiedziałbym, to początek transformacji energetycznej atomowej, bo jednak pamiętajmy, że my żyliśmy w pewnym paradoksie, to znaczy z jednej strony jesteśmy najbardziej węglową gospodarką jednak Unii Europejskiej, a z drugiej strony w ostatnich latach byliśmy jednak też prymusem w przechodzeniu na odnawialne źródła energii. No, 21-22% mocy zainstalowanej, 16-17% zużycia odnawialnych źródeł energii. To jest wynik nawet całkiem dobry, jak na powiedziałbym, specyfikę polskiego miksu energetycznego. No tyle tylko, że pamiętajmy, że tak naprawdę transformacja atomowa będzie szczególnie istotna właśnie z tego powodu, że jesteśmy gospodarką bardzo węglową. I jesteśmy gospodarką węglową znowu także dlatego, że z komuny jako jedyny kraj bloku wschodniego wyszliśmy z własnej elektrowni atomowej. Miała być budowana elektrownia w Żarnowcu. Była nawet, tak, te prace w końcu, ale przyszły lata 80. i państwo nie miało pieniędzy tak naprawdę na nic i ta budowa szła w absolutnie ślimaczym tempie. Po 89 roku w dobie transformacji energetycznej nie widziano za bardzo potrzeby, a poza tym wtedy ta elektrownia atomowa była takim też pewnym symbolem sprzeciwu wobec centralnie planowanej gospodarki. No i trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą, ponieważ 30 kilka lat gospodarki rynkowej i my tak naprawdę w tej chwili zaczynamy budować atom, ale zaczynamy go budować w dużej skali i to jest bardzo optymistyczny element. Rzeczywiście to tempo prac jest imponujące. Pytanie jest zawsze takie, czy zdążymy, bo jednak największa elektrownia w Polsce, czyli Bełchatów, ma swój termin ważności. W połowie lat 30. te bloki będą stopniowo zamykane. Myśli pan, że uda się do tego czasu zbudować elektrownie atomowe w Polsce? Strona rządowa podaje, że rok 33 jako termin oddania pierwszego bloku jest bardzo napięty, ale realny. Natomiast pamiętajmy, że nie tylko duży atom będzie powstawał w Polsce. W Polsce na przykład będą także powstawały potężne farmy wiatrowe na Bałtyku. Farma budowana przez Orlen będzie miała mniej więcej moc równą elektrowni Bełchatów, więc to nie tylko atom będzie tę energię zastępował, ale oczywiście my do transformacji potrzebujemy energii w tak zwanej podstawie, czyli energii, która będzie dostępna, będzie bezemisyjna i będzie tania i będzie ją można używać niezależnie od pogody, pory dnia, nocy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że nie mówimy tylko o tym dużym atomie, który jest oczywiście bardzo spektakularny, to jest w tej chwili modny temat, no bo wreszcie coś zaczęło się dziać. Natomiast zaczynamy też mówić o tak zwanych małych reaktorach atomowych, reaktorach modułowych, jak to się specjalistycznie nazywa. No i tutaj ta transformacja może się zacząć znacznie szybciej. Jeżeli chodzi o Orlen Synthos Green Energy, no to tak naprawdę zakładamy, że tego typu reaktor nasi partnerzy z Kanady, czyli Ontario Power Generation, największa kanadyjska firma energetyczna, chce pierwszy beton wylać w 2025. W 2028 ten reaktor chce uruchomić już w formie wersji produkcyjnej. Natomiast my zakładamy, że będziemy jakby szli rok za nimi, czyli zakładamy, że w roku 2029 pierwszy polski modułowy reaktor, tak zwany mały reaktor, będzie już dostępny. No i też oczywiście nie myślimy o jednym, myślimy o całej flocie tych reaktorów. I proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili ten z jednej strony duży atom zaczyna przeżywać w Europie i na świecie renesans, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że ten mały atom też nagle okazał się technologią bardzo przez wszystkich pożądaną. Ja już nie mówię właśnie o Kanadyjczykach, czy o Związku Gmin, tak to ujmijmy po polsku, z Tennessee, który jakby bliźniaczo buduje tego typu przedsięwzięcie, ale nie dalej jak wczoraj w Parlamencie Europejskim szef oddziału Rolls-Royce'a produkującego te reaktory zwrócił uwagę, że Anglia za chwilę nie będzie miała tak zwanej energii w podstawie, ponieważ w 2024 będą wyłączać elektrownie węglowe. Elektrownie atomowe, najmłodsza z lat 90. też się starzeją, więc też jakby poprosił rząd, żeby jak najszybciej rozpoczął pracę nad wdrażaniem floty małych reaktorów, właśnie dlatego, że za chwilę Wielka Brytania stanie w obliczu tego, że nie ma węgla ze źródeł stabilnych. O, tak samo na szczycie COP w Egipcie Joe Biden powiedział o SMR-ach jako o takim
idealnym rozwiązaniu dla Europy Środkowo-Wschodniej w dekarbonizacji. I tam zapowiedział program wsparcia tych reaktorów poprzez finansowanie studium wykonalności. Natomiast sam Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych zwrócił uwagę na to, że w samych Stanach jest 300 elektrowni węglowych, które można płynnie tak naprawdę ten węgiel tymi małymi reaktorami zastąpić. Więc to jest trochę tak, że budujemy duży atom i mały atom i bardzo dobrze, ponieważ one nie są wobec siebie konkurencyjne, one się będą bardzo dobrze uzupełniały. A z drugiej strony nasze potrzeby w zakresie transformacji energetycznej są tak duże, że myślę, że dla wszystkich tutaj będzie miejsce i im szybciej ktoś będzie się posuwał naprzód, tym lepiej dla polskiej gospodarki, tym lepiej dla nas wszystkich. Ja tutaj chciałbym zapytać o różnicę, bo rzeczywiście jest tak, że duże te elektrownie atomowe są już nam znane, widzimy je i w obrazkach, możemy zobaczyć je w innych krajach. Dużo też mówi się o tym, że te elektrownie w Polsce będą, natomiast ten mały atom, mam wrażenie, że cały czas dla wielu osób jest niezrozumiały. Czym on się różni od tych takich dużych elektrowni atomowych, które staną w Polsce niedługo? Najprościej rzecz, inaczej, technologia jest znana, bo to jest, mówiąc prosto, prosty tak zwany lekkowodny, czy też inaczej wrzący reaktor, który jest technologią znaną od dziesiątek lat, stosowaną, kilkadziesiąt tego typu reaktorów pracuje. Pracują one w różnych wielkościach, bo nawet są takie 300, jakie w tej chwili zamierzamy w Polsce tworzyć. 300, ja tu panu wejdę w słowo, tak też dla 300, naszych odbiorców. 300 MW to jest mniej więcej tyle, ile najstarsze bloki elektrowni Bełchatów. Jest raz, a poza tym to jest jeszcze jeden element, mianowicie 300 MW ma taki standardowy, najbardziej standardowy polski blok węglowy, a to też oznacza pewną dogodność infrastrukturalną, bo nie trzeba tak naprawdę przebudowywać instalacji, żeby taki mały reaktor do sieci włączyć. On tak naprawdę może zostać, powiedziałbym, niemal włożony w miejsce bloku węglowego i ta infrastruktura będzie dalej działała. Czym on się różni? On ma mniejszą moc, ale jest to moc, która z jednej strony, która będzie pozwalała tak naprawdę na... powiedziałbym, zastąpienie tych bloków węglowych. On jest mniejszy, on jest skompaktowy, to jest mniej więcej urządzenie wielkości 10 metrów, więc on tak naprawdę jest mniejszy, jego nie trzeba, mówiąc prosto, budować wielkiego zakładu, który będzie elektrownią atomową, jego można posadowić na przykład w zakładzie przemysłowym i taka też jest trochę geneza, bo trzecim elementem, który odróżnia te reaktory od reaktorów dużych, to jest to, że one poza energią elektryczną mogą także wytwarzać, mówiąc najprościej, ciepło, czyli one są stworzone dla tego przemysłu, który potrzebuje pary technologicznej, potrzebuje no właśnie ciepła i elektryczności, no ale to ciepło może także być wykorzystywane na przykład do celów komunalnych, do ogrzania naszych domów, do ogrzania miasta po prostu. Natomiast z drugiej strony to nie jest technologia, która się tak naprawdę wymyśla czy powstaje. To jest po prostu technologia sprawdzona, której zminiaturyzowanie, pewne skompaktowanie jest po prostu jej kolejnym przybliżeniem, kolejną generacją. Ten reaktor, o którym my w tej chwili mówimy, to jest tak zwany BWR X300. 300 to już wiemy, 300 MW, a X to jest po prostu 10. generacja, która właśnie polega na tym, że jest udoskonalany, jest po prostu mniejszy, jest modułowy, dlatego może być stosowany szerzej, wymaga mniej infrastruktury, może być zastosowany właśnie w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych. I to, myślę, to są główne różnice. Sprawdzona technologia i zupełnie nowe zastosowania. To, co przy okazji każdego reaktoru jądrowego powraca, no to chociażby sytuacja, którą starsi Polacy pamiętają bardzo dobrze, czyli awaria w Czarnobylu. Widzimy też, co się dzieje chociażby teraz w czasie wojny na Ukrainie. Czy to, że ten reaktor został zminiaturyzowany, oznacza też zminiaturyzowane ryzyko awarii? Czy ja w ogóle powiedziałbym, że jeżeli chodzi o ryzyko, to rozmawiamy już... Jeżeli wspominamy Czernobyl, to rozmawiamy o dwóch zupełnie różnych, powiedziałbym, nawet technologiach. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony reaktor w Czarnobylu był reaktorem, no w porównaniu z tym, co dzisiaj w ogóle jest już w tej chwili używane, no niesłychanie prymitywnym i tak naprawdę źle zaprojektowanym. No z drugiej strony okazuje się, ja myślę, że też Ukraina może być dla nas przykładem optymistycznym. No proszę zwrócić uwagę, że tam się strzela, wybucha, latają rakiety i jedyne, co tej elektrowni się dzieje, to jest to, że się odłącza od sieci. Natomiast nie ma na razie, nie ma, że tak powiem, one są też liczone na tego typu zagrożenia. No oczywiście, że gdyby ktoś chciał intencjonalnie coś tam zrobić, no to wszystkie...
byłoby to teoretycznie możliwe, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet jakieś działania wojenne toczące się obok są działaniami, które no nie wywołują w tej chwili skutków i miejmy nadzieję, że nie wywołają. Ja bym powiedział, że w ogóle po Czarnobylu i po Fukushimie w ogóle bezpieczeństwo wszelkich instalacji atomowych, czy dużych, czy małych, jest w tej chwili absolutnym priorytetem wszystkich i inwestorów, i regulatorów krajowych. I tutaj badania terenowe, badania sejsmiczne, badania geologiczne, konstrukcja są tak naprawdę absolutnie na najwyższym poziomie i w najwyższym rygorze robione. Oczywiście to jest też element, że mniejszy reaktor, mniejsza ilość paliwa jądrowego też sprawia, że tak naprawdę wszelkie ryzyka, które mogłyby wystąpić, są tak naprawdę w dużej mierze zażegnane. No, z dwóch powodów. Po pierwsze, tam nie da się tak naprawdę inaczej. Tego typu reaktor jest mocno autonomiczny. On nawet w razie, gdyby, nie daj Boże, coś poszło nie tak, to on nie ma prawa, to on nie wybuchnie po prostu. On się wystudzi, będzie przez kilka dni musiał odczekać, aż będzie można go po prostu naprawić. Więc to jest ten element, który no zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo. Natomiast no pamiętajmy, że jesteśmy też o lata świetlne w zakresie bezpieczeństwa w dużym atomie, więc tutaj też nie chciałbym straszyć, że mały jest bezpieczny, a duży nie. Tak naprawdę w tej chwili technologie atomowe, które są stosowane w krajach rozwiniętych, które są stosowane w zasadzie w całym cywilizowanym świecie, to są technologie, które są o lata świetlne od tego, co obserwowaliśmy, no na przykład w Czarnobylu. To zapytam w takim razie o strategię, bo reprezentuje pan jednak firmę, która chce wprowadzać te małe reaktory jądrowe. Czy to jest tak, że one będą jeden do jednego zastępować rzeczywiście elektrownie węglowe, korzystając z pewnego rodzaju infrastruktury, sieci energetycznych, które pozostały pozostawione po tych elektrowniach, czy będą w zupełnie innym momencie powstawać, w zupełnie innych miejscach? Czy tutaj trudno mówić o szczegółach, ponieważ my rozważamy w tej chwili kilkanaście lokalizacji, no absolutnie no nie chciałbym w tej chwili spekulować, gdzie będą, a gdzie nie będą. Natomiast myślę, że tutaj będą dwie ścieżki rozwoju tego typu urządzeń. Pierwsza to będzie przemysł, to znaczy pierwsze miejsca, gdzie one tak naprawdę znajdą swoje najlepsze zastosowania, no to będą właśnie zakłady przemysłowe, tego typu, gdzie na przykład jest kotłownia węglowa albo elektrownia, elektrociepłownia opalana gazem i tam będzie można łatwo zastąpić ją właśnie takim małym reaktorem. Natomiast pamiętajmy też, że bardzo często tego typu zakład jest bardzo ściśle powiązany z na przykład otaczającymi miastem i bardzo często jest tak, że ta instalacja, która zaopatruje w energię zakład produkcyjny, zaopatruje w energię przemysłu, także oświetla, ogrzewa miasto, które wokół tego zakładu się znajduje i to jest pierwszy element. Ale drugi oczywiście jest taki, że możemy sobie wyobrazić, jest to technologicznie możliwe i bardzo celowe, że tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z takim blokiem 300, który trzeba będzie tak naprawdę zamknąć, no to będzie można to faktycznie wykonać, mówiąc prosto, w miarę prosto technologicznie, bo właściwie na tej samej infrastrukturze doprowadzającej. Mało tego, trzeba też pamiętać, że tak naprawdę do 2040 my będziemy musieli wyłączyć 120 jednostek węglowych, 20 gigawatów energii, które w tej chwili produkują i dokładnie trochę tak jak ten przykład angielski, na który się powiem. Czymś trzeba to będzie zastąpić. No oczywiście część będzie zastępował duży atom, to oczywiste, natomiast no też musi on być zasilony tak naprawdę, czy uzupełniony także mniejszymi instalacjami, które są właśnie bardziej kompaktowe, mają inne zastosowania, można zastępować nimi właśnie także te źródła, które wytwarzają i energię elektryczną i ciepło. Zatem pamiętajmy jeszcze o jednym elemencie, że my jako polska gospodarka jesteśmy gospodarką absolutnie produkcyjną, gospodarką eksportową, a już w tej chwili to oznacza, że coraz więcej odbiorców naszych produktów czy półproduktów na zachodzie będzie zaraz pytało, a na jakiej energii wy to wytworzyliście, bo jak na energii brudnej z węgla to my nie chcemy. To nasze dobre praktyki, nasi klienci, my tego nie chcemy, my chcemy to mieć tworzone z czystej, zeroemisyjnej energii. I jest drugi problem, który też coraz bardziej zaczynają poruszać i eksperci, i analitycy. No to jest kwestia tego, że no w jaki sposób robić transformację energetyczną, ale z drugiej strony nie obniżyć poziomu życia, nie zarżnąć gospodarki. No bo też oczywiście chodzi o to, że no wszyscy chcemy lepiej żyć, chcemy, żeby gospodarka była konkurencyjna, żebyśmy mieli produkcję, mogli na przykład, jeżeli nie będzie samochodów spalinowych, no to mogli być samochodami elektrycznymi albo wodorowymi, do tego trzeba energii. W związku z tym, żeby tą energię mieć, a z drugiej strony nie
zanieczyszczać środowiska, nie wpływać na klimat, logiczne jest, że trzeba, mówiąc prosto, rozdzielić emisję od efektywności energetycznej, od wydajności. W związku z tym, no, energia atomowa jest tutaj absolutnie do tego idealna, bo tak naprawdę z jednej strony możemy produkować energię, która jest relatywnie tania, która absolutnie, kompletnie niczego do atmosfery nie emituje, a z drugiej strony, która jest dostępna, nie jest zależna od właśnie czynników na przykład atmosferycznych. A z drugiej, i która jest dostępna dla przemysłu, wytwórczości, potrzeb użytkowników indywidualnych. No i też widać, że kraje, które poszły tą drogą, na przykład Szwecja, no Szwecja jest takim bardzo klasycznym przykładem, który dzięki energetyce atomowej ma świetnie rozwiniętą, efektywną, konkurencyjną gospodarkę i bardzo dobry stopień ochrony środowiska, właśnie dlatego, że ta gospodarka emituje dla celów produkcji energii, emituje naprawdę minimalne ilości, głównie tak naprawdę opiera się na energetyce atomowej. No zresztą zwróćmy uwagę, że tak samo Francja, która postawiła na energetykę atomową, no też jest krajem, który ma gospodarkę niskoemisyjną, a bardzo efektywną, zresztą jest eksporterem energii elektrycznej. To zapytam jeszcze o to, jak to będzie wyglądało z perspektywy firmy, bo wspomniał pan, że rzeczywiście jest już strategia, rozmawiają państwo o kilkunastu lokalizacjach, a wiadomo, w którym miejscu albo w którym rejonie Polski pierwszy lekki reaktor mógłby się pojawić. Nie, to my dopiero o tym rozmawiamy tak naprawdę, więc tutaj zbyt wcześnie jeszcze na tego typu spekulacje. Natomiast gdybyśmy spojrzeli kilka lat czy kilkanaście lat do przodu, no to myślę, że to będą kilka różnych lokalizacji naprawdę w różnych regionach Polski, bo taką mamy specyfikę zapotrzebowania na energię elektryczną, zapotrzebowania na transformację, zapotrzebowania na to, żeby właśnie źródła emisyjne, źródła, przez to droższe, no bo pamiętajmy też, że emitowanie dwutlenku węgla do atmosfery jest kosztowne. W tej chwili prawa do emisji tony to jest bodajże 60 euro, a było już znacznie, a dochodziło już do 90. W związku z tym będzie to energia, która, no właśnie, z jednej strony będzie czysta i zeroemisyjna, a przez to także będzie tańsza. To na sam koniec zapytam, myśli pan, że sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów przyspieszyła bardzo mocno te transformacje energetyczne? Zdecydowanie tak. No zresztą pamiętajmy, że jeszcze rok temu w ogóle atom nie był w tak zwanej taksonomii Unii Europejskiej traktowany jako energia zielona, czysta, którą można budować za pieniądze europejskie. To zmienił tak naprawdę jednolity front krajów naszego regionu i Francji i zmieniła to właśnie wojna na Ukrainie, kiedy okazało się, że tak naprawdę pomysł, że emisyjny węgiel zastąpimy, no także emisyjnym, ale niżej emisyjnym gazem, który mamy tanio z Rosji, po prostu rozsypała się. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że mówiłem już o Wielkiej Brytanii, mówiłem o Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, no ale proszę zwrócić uwagę, że także Emmanuel Macron zapowiedział w kampanii budowę 6 nowych bloków. Nawet Niemcy, których antyatomowa fobia, kompletnie umówmy się, nieracjonalna, wydawało się, że jednak będą także zamykać te ostatnie elektrownie, które mają, no poszli po rozum do głowy i je na jakiś czas zostawili, więc to pokazuje, że jednak atom wraca w Europie w dużym stylu i to mówię zarówno atom duży, jak i pojawia się atom mały, właśnie dlatego, że jest to energia niskoemisyjna, energia, która nie uzależnia od surowców kopalnych, no i energia, która właśnie pozwala rozdzielić niskoemisyjność gospodarki od jej efektywności, którą można utrzymać właśnie dzięki temu, że tania, dostępna, zeroemisyjna energia będzie po prostu w naszych gniazdkach. Tutaj stawiamy kropkę. Dr Dawid Piekarz, Orlen Synthos Green Energy, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.